Przynajmniej podczas gry. A co ja mówiłem wtedy fajnego? Mówiłem fajnego, że można pisać się do kolejnego turnieju Fecjusz. Następna sobota, godzina 11:00, a po stronie lewej w kolorze błękitnym jest Basior. Jego przeciwnikiem w dniu dzisiejszym jest Furious, więc Teran kontra Zerg. Startujemy z tą grą. Są Raksy, Rafineria, po drugiej stronie oczywiście HCR-ka, takie dobre, spokojne otwarcie. No dobra. Raksy, Spawning Pool. I do tego wszystkiego gaz. Mam nadzieję, że już jest w porządku, że nie ma żadnych problemów. Nie, wszystko jest dobrze. Dorzucony ekstraktor. Raksy Supply Depot, do tego wszystkiego rafineria. Basior, osoba, która wygrała turniej na eSport, na LANie eSport Now, oczywiście taki mały dodatkowy, wygrał z Seninem 4-1. Jakoś tak mi się chyba wydaje. Coś w tym stylu to było. Nie pamiętam, ale pamiętam, że oczywiście zajął pierwsze miejsce w tym czasie. Nie wiem, co zerknę na niego przygotuję. Jest to Grandmaster kontra Master Pro. Tutaj Basior raczej jest, raczej na pewno Basior w tym momencie jest faworytem tego spotkania. Jedne Raksy do tego reaktor. Też tutaj rozmawiałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem. On mówił, że Basior nie bardzo zna metę jeszcze gry, więc grał wszystko po kolei. I co mu przychodziło do głowy, dlatego też spamował czasami Multum Marinesów, bo było to dosyć dziwne. A w międzyczasie pierwszy Reaper już chwilę chce powalczyć. No i pierwszy Reaper zabijacz w trójkę lingów, to już jest nie najgorsza opcja. Zobaczmy, to jest bardzo wczesne Roach Warren, które za chwilę będzie gotowe. I byłoby fajnie, gdyby Basior to oczywiście zeskautował. On tego jednak jeszcze nie widzi. Musiałby odbić na stronę prawą i za wszelką cenę, moim zdaniem, powinien tutaj być oczywiście scout. Czy jest Techlab? Nie ma Techlaba, nie ma Techlaba, nie mamy, więc pierwszy Roach tylko. Okej, okay, jeszcze też skautuję. I przy okazji morduję. Takie dwa w jednym. Jako, że nie ma speedu na lingach, Furious w ogóle tak, postawił te Roach Warren, jednego Roacha ma. Jeżeli chciał się bronić przeciwko Mass Reaperom, Roachami, to nie miało najsłynniejszego sensu, bo to jest jeden Reaper, który zabił jednak cztery jednostki, jedną dronkę i trzy lingi. Wydaje mi się, że kolejną dronkę będzie mógł chyba zabić. Trzecia baza ze strony Furious. A co się dzieje u Basiora na Rzy Marinesy? Medivac, do tego jedna Medivac. Medivac, czekamy na Medivaca. Halo, halo, czy będziemy mieli Medivaca? Nie, jeszcze nie było. A ja oczywiście przypomnę, że kolekcjonerkę Legacy of the Void będziecie mogli wygrać na zakończenie streamu. Trzeba po prostu być zalogowanym na streamie i już. I tyle. Dobra. Do tego wszystkiego haczerka jest. Trzy bazy do trzech. I do tego wszystkiego trzecia właśnie jest stawiana. Trochę później oczywiście będzie trzecia niż u Furious, ale jak polecą muły, to wydobycie oczywiście podskoczy bardzo mocno. Czekamy na te dwa Medivaki. Jest to spakowane. Dwójka Marinesów do tego by się przydała. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz z tym. Okej, okay, Evolution Chamber, jedno, drugie. Mamy, bardzo fajnie. Pełne dwa Medivaki, już to jest wyładowane. Będzie atak na trzecią bazę. Czy Furious w ogóle to widzi? On tego nie widzi. On nie ma pojęcia. Steama też nie ma. Steama nie ma. Steam nawet nie został rozpoczęty. W międzyczasie dwa Liberatory, jedna mina zakopana. A wybuchnie, rozsadzi się tam gdzieś. Jedna jednostka zabita, druga była dosyć blisko śmierci. Mina zostanie rozwalona w tej chwili. No i próbuje ganiać się z przeciwnikiem. Tylko ten atak na razie, w sumie 5 żonek zabitych, więc jest nie najgorzej.
Podchodzi coraz bliżej. Owek zabity jest, więc supply block. Szóstka roachy w drodze. Queen zostanie zamordowany. Queen pada, jeszcze ostrzał z góry. Próbuje tutaj udziałać, próbuje się ustawić. Gdyby szóstka roachy na raz wyszła, coś można byłoby z tym robić, ale one po prostu za wolno wychodzą. I ta pierwsza mapa będzie chyba należała do Basiora, bo nie bardzo widzę, jak wirus będzie miał z tego wyjść. No poważnie, nie bardzo widzę, jak on będzie miał z tego wyjść. No dobra. Zauważmy, że ten oddział piechoty nie miał steampaka. Jeszcze dronki ściągane, 39 żonek do 49 harwesterów. Liberator rozstawiony raz, liberator gdzieś po drugiej stronie rozstawiony, więc kolejne dronki giną. Na ten moment mamy 25 dron zabitych. No, to musiało zaboleć. To naprawdę musiało zaboleć. Tak już mądrze rozstawić liberatora, żeby udało się zabić Queena. Chociaż już są Ravengers, więc to nie zadziała. ...25, 28, 29, 30. Czy on atakował? On atakował ekstraktor. On kazał atakować ekstraktor. Tak patrzę i coś mi tu nie pasuje. Wydał atak na ekstraktor. No dobra, to nie był najlepszy pomysł. Tyle mogę powiedzieć. Tak patrzę, to jednostka nie ginie, nie ginie. On kolejne zabija. 32 drony zabite. No, nieźle. Więc bardzo fajnie. Ale go pojechał tym. No dobra. Gdyby jest rozprzestrzeniany. Patrzmy. Czy ten Steam jest gotowy? Dopiero będzie się kończył. Jeszcze sekundę. Dzieliło play. 1-0 dla Basiora. Idziemy do kolejnej mapy. Basior kontra Furious. Teran kontra Zerg. Best of 5, czyli... BO3, czyli do dwóch wygranych. Kto wygra ten mecz, ten awansuje do kolejnej rundy. Będzie coraz bliżej płatnego top 4. Miejsce trzecie, czwarte do wygrania po 50 zł. Miejsce drugie 100 zł. Miejsce pierwsze 300 zł. Co do tych kolekcjonerek, ja mam dwie sztuki. Mam jeszcze jedną, ale tą drugą myślę, że poczekamy na ostatni turniej Fantasy Pro Challenge przed finałami. I wtedy oczywiście ją rozlosujemy. No dobra. Pierwszy Reaper ze strony Basiora. Spawning pool za chwilę będzie gotowy. Wio. Można z tym polecieć, można się zabawić. Szóstka lingów w drodze Furious. Speedu aktualnie nie ma, ale tak szóstka lingów trochę dziwnie tutaj będzie wyglądała. Po co mu to? Na co mu aż tyle tych lingów? Ja wiem, że tutaj ripery są upierdliwe. Chyba jednak trochę przesadził. Jeszcze raz, próba złapania, ale nie złapie. Nie złapie lingami Reapera, jeżeli nie będzie miał speedu. Jest to niewykonalne, może być upierdliwy. Musiałby Teran popełnić jakiś błąd, albo po prostu nie patrzeć, co się dzieje. Proste. Banalne. Okej. Okay.
co się więcej będzie działo? Helion w drodze, Starport jest, Techlab jest, okej, okay, na razie dosyć tutaj powiedzmy sobie standardowo, chociaż nie wiecie co, nie do końca standardowo, bo są Heliony, a w tym czasie jest również Techlab. Czy on spróbuje zrobić to, co ja myślę, że on spróbuje zrobić? O, masz ci los 16 lingów, więc ta szóstka na początku mogła mieć sens. Będzie próba wbicia się do środka i przyblokowania wydobycia na tej drugiej bazie, tymi właśnie wszystkimi lingami, trzecią przyjmuje. W tym czasie jednak jest armor z przodu jako część walla. Przecież tutaj będzie przejścia w Helbaty. Helbat Maruder może się pojawić równie dobrze. Lingi już ruszają, widzę to, Basior potrzebuje rzucać właśnie granaty, żeby jak najmniejsza ilość jednostek na raz mu się tutaj gdzieś wpakowała. No i już się zaczyna 4 Heliony kontra te wszystkie lingi. Oj, zbyt zadowolony Furious raczej nie może być. Dorzuca sobie Roach Warren. A teraz mam wrażenie, że pojawi nam się taki oldschoolowy push Helion, Helbat z Maruderami. Oj, w Wings of Liberty to było denerwujące. Oj, to naprawdę potrafiło być strasznie denerwujące w tamtych czasach. Będzie push pushem, ale będzie też oczywiście dropnięcie przeciwnika do bazy. Tu Heliona mi przecież można, Helion można przerzucić na drugą stronę. Kamienie zniszczone. Zauważcie, że jest czas, żeby dojść do Maruderów. No i teraz zrzucone Helbaty. Kolejne jednostki próbuje przerzucać lingi, z lekka padają. Wszystkie lingi będą tutaj zabite, no i równie dobrze. No nic wielkiego tu nie zrobił, udało mu się trochę tych lingów zabić. Queena jeszcze, jeżeli się bardzo postara, dałby radę rozwalić. Liberator w drodze. Ja już mówiłem, że nie do końca Basior zna jeszcze metę tej gry, Legacy of the Void, i to widać. Bo gra dziwne rzeczy, nikt nie gra takich puszy. Jeden Maruder, Helion Helbat, Helion, przepraszam, Maruder w Wings of Liberty, tak. A później Helbat, Maruder również się pojawiały. No dobra, presja była nałożona, 37-41, tak naprawdę była wymiana armii. 1000 minerałów stracił sobie Furious, a Basior 775. Można spróbować poatakować gdzieś z tyłu. Dopiero jednak Lair się kończy. Pamiętajcie o tym, co mówiłem. Furious lingami na początku chciał nałożyć presję na trzecią bazę, albo też na drugą. Przeciwnika bardziej na drugą. Dużo lingów. Stracił te lingi. Stracił ile lingów? Stracił 22 lingi. To powinno być. To byłoby 11, to byłoby 11 harvesterów. Tylko oczywiście walczył też z pushem. No i teraz widać, że idzie niewielki push. Niewielki, no może w tym momencie trochę mocniejszy. 12 roachy. Po drugiej stronie Liberator. I co jeszcze? Wow, co jeszcze? Liberator musi być rozstawiony, bo to za chwilę będzie bolało. Stitchang by się bardzo przydał. Bardzo fajnie Helbat, która nie z lingami powalczył sobie. SCV-ki ściągane naprzód, parę sztuk będzie tej zabity. Może sobie na to poradzić, pozwolić te rany. Okej. Okay. Spakowane medivaki. Będzie leciał dołem. No dobra. Zbiera się, żeby tutaj przyharasować. Przeciwnik na razie nie jest ustawiony. Dopiero dwójka Ravengers jest stworzona. Dwójka. Tutaj tak jest za mało, żeby walczyć tutaj z Liberatorem. Liberator rozstawiony, Siege Tank rozstawiony. Zapraszamy. Podchodźcie, proszę Państwa. Im bliżej, tym lepiej, tym przyjemniej. Liberator będzie mówił, co o Was wszystkich myśli. Siszang będzie przerzucany na drugą linię dzięki medivakom. No i tutaj Basior, jeden Queen zabity. Owki próbuje też zamordować. Jeden, drugi, ależ piękny supply block. Będziemy mieli 2-0 za chwilę dla Basiora. Jest to prawdopodobne. Świetnie rzucony czołg, przydałoby się ciut więcej piechoty, ale piechota jest w domu tworzona. Cały czas jest supply block Furious, on cały czas nie może tu nic zrobić. Nowych jednostek. Dobra, odblokował się w końcu. Okej. Okay. Piechota znowu wyładowana. Siege Tank ostrzeliwuje dół.
Spakowane, pełne, dwa Majdwaki, leci już wsparcie, leci kawaleria. Knights of the Vale już się zbliżają, w tym momencie u góry jest atak. Aj, szkoda Medivaca straconego, ale 10 żonek zabitych to też nie jest źle. Podchodzi jeden Ravenger zniszczony, drugi też pada. Nie wiem co trzecim z czwartym, ale dwa pełne Medivaki właśnie wylądowały i Roach Warren będzie zniszczone. Basior nie daje przeciwnikowi odpocząć. Nic, zero. Okej, okay, czołgi rozstawione, jeden czołg z tyłu rozstawiony, przesadzany, ciut bliżej spor, ale żeby mógł chwilę powalczyć, żeby było zabawniej. Medivac nawet jakiś oberwał, ale 21 harvesterów zniszczonych, to już jest pogrzem. To już musi być pogrzem. Fajnie przynajmniej udało się Liberatora zniszczyć, ale na tym się skończyło. Hydrę przeciwko Terranowi, tak średnio to wygląda. GG.